I witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear. A w dzisiejszym odcinku będzie coś dla miłośników lotów w kosmos, dlatego że zobaczymy sobie, jak podbić sobie grafikę Ziemi, tak żeby tutaj Ziemia z orbity wyglądała dużo lepiej, żeby te tekstury były w wyższej rozdzielczości, żeby no, ta Ziemia nie była tak rozmazana, jak to wygląda w domyślnej konfiguracji. Właśnie tutaj sobie wystartowałem wahadłowcem i zobaczymy sobie zaraz AirView w konfiguracji domyślnej. Tak to właśnie wygląda. Tak wygląda tutaj Floryda w domyślnej rozdzielczości z teksturami Ziemi. Jednym słowem, jest bardzo rozmyta i nie wygląda to zbyt dobrze. No, na co też już się skarżyłem w poprzednich odcinkach, ale jest sposób na to, wystarczy poczytać wiki, jak sobie tutaj upiększyć świat w lotach orbitalnych i to sobie też zobaczymy. Tu jeszcze oddalę sobie widok. O, tak to wygląda z oddalenia. Możemy też sobie tutaj w opcjach AirView zwiększyć widoczność. O, i będziemy lepiej widzieli tą teksturę. No tak się prezentuje ustawienie domyślne. A teraz zobaczmy sobie, jak poprawić wygląd Ziemi. Tak więc na stronach wiki Flight Geara mamy artykuł poświęcony właśnie AirView, czyli widokowi Ziemi z orbity. Tutaj mamy opis wszystkich opcji, ustawień i tak dalej. Ale co nas tutaj interesuje w tej chwili, to rozdział Customization, czyli w jaki sposób sobie coś tam pozmieniać, jeżeli chodzi o wygląd Ziemi. I tu mamy pierwsze dwa linki do pobrania sobie tekstur. Pierwszy to jest Torrent, który u mnie nie działa, bo rozszerzenie Magnet nie jest rozpoznawalne. Możliwe, że nie mam jakiejś aplikacji. Ale jest drugi link do bezpośredniego pobierania tekstur dla Flight Geara, jeżeli chodzi o AirView. No i tak, zobaczmy sobie, jakie tu mamy katalogi. Pierwszy katalog odpowiada za chmury i mapy wysokości. Mamy tutaj Clouds i Heights. Zobaczmy to sobie. No i tu mamy właśnie wybór rozdzielczości takich tekstur. Weźmy sobie na razie tą największą, 16 000. No i widzimy, jakie tu mamy pliczki, tak? Mamy pliczki co do chmur, dalej mamy mapy wysokości i normal mapy. No i w zasadzie musimy sobie teraz wybrać, jaką rozdzielczość chcemy sobie wykorzystać i pobrać wszystkie te pliki z danej rozdzielczości. Ewentualnie możemy pobrać wszystko, z tym, że wszystko będzie zajmowało bardzo dużo miejsca. Więc warto się już zdecydować mniej więcej, jaką rozdzielczość sobie wybrać, ale to jeszcze sobie zobaczymy później, jaką sobie rozdzielczość dostosować. Dalej mamy katalogi nazwane World i mamy jeszcze rozbicie na poszczególne miesiące. Co też jest ciekawe, dlatego że tutaj Flight Gear nie ma rozbicia na żadne miesiące. On używa jakiejś tam jednej tekstury. Tutaj możemy sobie zdecydować, nie wiem, w jakim miesiącu chcemy sobie latać po orbicie. Oczywiście tekstury będą się różniły, na przykład tam warstwą śniegu, więc tutaj jak chcemy, ja wezmę sobie na przykład July i zobaczmy sobie na przykład też 16 000 i tu mamy po prostu teksturki World dla świata, czyli po prostu tekstury Ziemi. No i zobaczmy też, że zawsze są tutaj w dwóch wersjach, tu mamy w PNG i w DDS. Domyślnie Flight Gear zawsze tutaj używa tekstur PNG, ale jeżeli chodzi o teksturę Ziemi, możemy też wybrać tekstury DDS. A DDS to jest od Direct Draw Surface i to są tekstury od Microsoftu, przeznaczone właśnie dla DirectXa. No tak były oryginalnie stworzone, ale oczywiście OpenGL także może wczytywać takie tekstury, jeżeli mamy tutaj takie rozszerzenie, ale myślę, że większość kart graficznych powinna takie rozszerzenie wspierać. No i właśnie bardzo dobrym pomysłem jest użycie tych tekstur DDS zamiast PNG, a to dlatego, że te tekstury zawierają lepszą optymalizację, jeżeli chodzi o właśnie kompresję tych tekstur oraz zawierają MIP mapy. Dzięki temu taka tekstura będzie zajmowała w naszej pamięci RAM i też w pamięci karty graficznej po prostu będzie zajmowała mniej miejsca niż tekstury PNG. Dlatego ja użyję sobie tych tekstur DDS zamiast PNG i też zobaczymy sobie, jak to skonfigurować, żeby używać DDS-ów. Jeżeli chodzi o pobieranie, to jest dosyć niewygodne, tak? Jeżeli chodzi o chmury, to powinniśmy sobie pobrać jakieś wszystkie chmury, no i musimy teraz pojedynczo klikać sobie każdy ten plik i go sobie pobierać. No to nawet mi się on otworzy, dlatego musiałbym teraz dać prawym zapisz obraz jako i w ten sposób sobie zapisywać te pliki, co jest bardzo niewygodne.
Dlatego polecam tutaj na przykład użycie sobie takiego programu jak wget. Tutaj Linuxowcy z pewnością znają ten program, on po prostu pobiera pliki z internetu. Dla Windowsa mamy tutaj też taki odpowiednik Visual wget. Tu macie adres tej strony, tu mamy download, możemy sobie pobrać taką aplikację, dzięki której możemy pobierać pliki z internetu automatycznie. Ja chyba sobie pobrałem tą wersję, jak pamiętam, chociaż tu może jest nowsza, 2.5a2. A nie, jednak sobie pobrałem tą 2.5.2a, ok. Także po otwarciu tego programu, no tutaj mam ten mój stary download. Możecie sobie zobaczyć, jaką użyłem konfigurację. Tutaj normalnie dajcie sobie download new. Otworzy wam się wtedy właśnie takie okienko, jak ja tu sobie dam edit. Podajemy adres, z którego będziemy ściągać pliki. Ja podałem sobie tego URL-a. Gdzież on jest tutaj? No po prostu ten katalog sobie podałem, co odpowiada temu, że ściągnie mi się to wszystko. Jeżeli nie chcemy ściągać wszystkiego i raczej nie zalecam, bo to bardzo dużo waży, lepiej sobie już wybrać po prostu odpowiednią teksturę, na przykład 16 000, i możemy wskazać po prostu ten adres do pobrania w tej aplikacji wget. No tutaj możemy powiedzieć, gdzie chcemy sobie zapisać te wszystkie pliki. W tych opcjach nic nie zmieniałem, ale tutaj w zaawansowanych parę zmian dokonałem. Tutaj w download mam wybrane te dwie opcje, ale one były chyba już domyślnie zaznaczone, więc tutaj nic nie zmieniałem, tutaj też nic nie zmieniałem. Jeżeli chodzi o HTTPS, to tutaj włączyłem flagę no check certificate, a to dlatego, że ten program robił mi tam jakieś problemy właśnie z certyfikatem, więc tu sobie włączyłem tą flagę, żeby nie sprawdzał certyfikatu. I tu jeszcze włączyłem flagę pobierania rekursywnego, tak żeby wchodził w poszczególne katalogi i pobierał kolejne pliki. I tu jeszcze w tej opcji zaznaczyłem no parent, czyli żeby się nie cofał do katalogów wyżej, bo inaczej pobierze nam kompletnie wszystko, co byłoby no tragedią. Niepotrzebnie byśmy ściągali mnóstwo plików. No i po takiej konfiguracji dajemy OK i powinno się rozpocząć pobieranie do naszego katalogu, tam gdzie sobie zażądaliśmy, żeby to się pobrało. No i ja mam tutaj właśnie ten katalog, gdzie sobie pobrałem te wszystkie pliki. No ja akurat sobie pobrałem wszystko, żeby tutaj móc się pobawić różnymi rozdzielczościami. No jak wejdziemy sobie na przykład w chmury, zobaczymy sobie, weźmy sobie te 2000. Tak, zobaczymy, jakie tu mamy tekstury. Jeżeli weźmiemy sobie w teksturę ziemi, to tutaj też mamy pliczki właśnie DDS, jak i PNG. I tak to wygląda. Tutaj te pliki oczywiście musimy teraz podmienić, w zależności od tego, jakie chcemy sobie zastosować. A podmiana polega na tym, żeby je wgrać do katalogu tam, gdzie FlightGear jest zainstalowany. Także idziemy sobie do katalogu, u mnie to będzie C, program Files, FlightGear i wersja, Data, dalej mamy jeszcze Models i tu mamy jeszcze Astro. I tu jeszcze mamy Textures, czyli są te nasze tekstury i to są te domyślne tekstury, jakie wykorzystuje FlightGear. Jak sobie otworzymy taką teksturę, to zobaczymy, że ona jest w rozdzielczości 2048 na 2048 i w sumie każdy plik ma tutaj taką rozdzielczość. Tu mamy właśnie tak pliki co do tekstury, co do chmur, co do normal map. Normal mapy oczywiście tutaj powodują efekt wypukłości terenu. No i mamy sam teren. Jak zobaczymy sobie ten pliczek, no tak wygląda tutaj wielkość oryginalna na przykład Florydy, czyli tego, co widzieliśmy. No jak widzimy, jest to bardzo niska rozdzielczość, więc ta Floryda jest tutaj w symulatorze bardzo rozmazana. A teraz zobaczmy sobie na przykład to, co pobraliśmy. Weźmy sobie jakiś katalog z miesiącem. Ja wezmę sobie July, tak żebyśmy tutaj mieli tekstury letnie na półkuli północnej. Ja zastosuję sobie najwyższą rozdzielczość tekstur, 16 000. Jak sobie otworzymy tutaj ten pliczek, w sumie ten sam, tyle że w wyższej rozdzielczości, jak dam sobie tutaj o 1:1 powiększenie, tak wygląda już wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Taka jest rozdzielczość wielgachna, jeżeli chodzi o ten plik. Tu już widzimy, że Floryda będzie dużo bardziej szczegółowa przy takiej rozdzielczości, więc skopiuję sobie te wszystkie pliki razem z PNG, mimo że PNG nie będę korzystał, ale niech będą wszystkie tutaj wrzucone.
Tutaj jeszcze jak sobie otworzymy taki pliczek DDS, ja go sobie otworzę GIMPem. OK. Nie wiem, czemu ten plik jest do góry nogami, ale tak widocznie tutaj jest i zobaczymy tutaj, że mamy wiele warstw, a są to warstwy właśnie poszczególnych MIPMAP. W tej chwili mamy wczytaną, pokazaną w sumie rozdzielczość tekstury tej normalnej, największej, ale możemy sobie włączyć kolejną warstwę, zobaczyć i widzimy, że kolejna tekstura jest o połowę mniejsza. I jeszcze kolejna jest znowu o połowę mniejsza względem poprzedniej, jeszcze mniejsza i tak dalej, aż to chyba zejdzie do wielkości jednego piksela, co nawet teraz nie widać. Także w ten sposób tekstury są pomniejszane, dzięki czemu program, który renderuje dany obiekt, może dostosować wedle odległości, jaka jest między nami, między naszą kamerą a obiektem, może dostosować odpowiednią teksturę, odpowiednią wielkość tekstury, dzięki czemu po prostu zaoszczędzimy pamięć, bo jeżeli będziemy dalej od obiektu, danego punktu, to wtedy program załaduje mniejszą teksturę, no i nie będzie musiał używać ciągle tej jednej wielkiej, tak jakbyśmy używali PNG, to wtedy będzie musiał używać tej jednej wielkiej tekstury, a tak z mipmapami tutaj po prostu zaoszczędzimy dużo RAMu i także też pamięci na karcie graficznej, co będzie też działało wydajniej, dlatego lepiej używać tego DDS-a. I jeszcze sobie skopiujmy chmury, weźmy tu katalog wyżej, mamy tutaj katalog z chmurami. Też użyję sobie 16K rozdzielczości i skopiujmy to też do tego katalogu z teksturami we FlightGear. Tutaj dodatkowo pojawiły się nowe tekstury, których oryginalnie nie było we FlightGear. Są to tekstury wysokości. To jeszcze nam bardziej poprawia wysokość terenu. Ja w tej chwili nie jestem pewny, czy w ogóle te tekstury będą używane. Możliwe, że trzeba jeszcze coś skonfigurować, żeby podpiąć te tekstury, bo nigdzie nie zauważyłem, żeby w ustawieniach tam FlightGeara te tekstury były gdzieś podpinane. Możliwe, że trzeba to jakoś zrobić. Ja niestety jeszcze nie wiem jak, a w dokumentacji nic na ten temat nie znalazłem, jak tutaj podpina się takie tekstury, więc możliwe, że one nie będą jednak użyte, mimo że siedzą sobie w tym katalogu, no ale ja je sobie skopiuję. No i w tej chwili, jeżeli uruchomimy sobie już symulator, to zobaczymy właśnie, że zostaną użyte te pliki PNG w wyższej rozdzielczości, co już Ziemia będzie wyglądała dużo lepiej. Ale jeszcze sobie zoptymalizujmy to, czyli użyjmy sobie naszych plików DDS, skoro je mamy. A żeby to zrobić, musimy już tu trochę tutaj też pozmieniać inne pliki. Tu jak wejdziemy sobie w ten katalog Astro, to tutaj znajdziemy pliki, które się nazywają ERF z rozszerzeniem AC. I tych plików jest tutaj kilka. Je musimy edytować i tam podmienić właśnie rozszerzenie tekstur. Tu mamy właśnie ERF N1, 2, 3 i później S dla południowej półkuli. I jeszcze te dwa pliczki ostatnie też musimy edytować. Więc zmieńmy sobie to teraz. Tu edytujmy sobie ten pliczek, na przykład pierwszy, AC. I tu szukamy czegoś takiego jak właśnie tekstura świata.png. Tu najlepiej sobie też użyć wyszukiwarki i podmienić sobie PNG na DDS. Tutaj trzeba uważać, żeby tego white'a nie podmieniać. Tu używamy, zostawiamy dla tej tekstury PNG. Podmieniamy tylko tak tekstury Word. OK, zostało podmienione. Tu jeszcze prawo admina. Chyba mi nie zapisał. Dobra, zapisał, jest dobrze. No jedziemy tak dalej z każdym tym pliczkiem ERF z rozszerzeniem AC. Dobra, porobione. Nie było to łatwo. Troszkę było tutaj pisania, zwłaszcza w tych dwóch ostatnich plikach, gdzie tych tekstur już były wszystkie podane i no trzeba tutaj uważać też, żeby się nie pomylić i pozmieniać tylko te dla Word. Tutaj mamy też, pamiętajmy, tego White'a, czego nie podmieniamy. Ale dobra, porobione. I teraz odpalmy FlightGeara i zobaczmy, jak to wygląda. No i odpaliłem rakiety i zobaczymy zaraz, jak wygląda tutaj Ziemia w najwyższej rozdzielczości tekstury 16000. Musimy jeszcze troszkę poczekać, aż się tutaj wzbije wyżej. Przyspieszę jeszcze trochę czas.
Tu niestety mankament jest taki, że tak duża tekstura będzie się wczytywać dużo dłużej. I w tej chwili już mamy tryb AirView, z tym, że tekstura właśnie jeszcze się nie wczytała. Będziemy musieli poczekać jeszcze trochę. U mnie takie wczytywanie tekstury, jak zauważyłem, trwa około 40 sekund nawet. No, tekstura 2000, tak rozumiem, że 2000 to mi się wczytywała niemalże natychmiastowo. Tutaj jednak trzeba jeszcze sporo odczekać, aż ona się w ogóle załaduje. Ok, coś się zaczyna wczytywać, jeszcze są przy tym lagi troszkę. Tak, mamy teraz teksturę wczytaną. Widzimy teraz, jak ostra jest Floryda. W sensie ta tekstura jest, no obraz jest dużo, dużo lepszy. No i teraz to wygląda. Jeszcze mi się chmury nie wczytały, także tutaj jeszcze tekstura chmur też wymaga trochę czasu na wczytanie. Tutaj wejdę sobie jeszcze w opcję AirView i zwiększymy widoczność. O, teraz jeszcze lepiej widać tą teksturę całą. Ok, chyba doczytują się chmury, tak jest. Znowu był lekki lag przy wczytywaniu się chmur, ale tekstury z chmurą są też już wczytane. No i teraz jest dużo lepiej. Także widać też fajnie te wyspy Bahama. No i oczywiście, jeżeli chodzi o jakość tutaj AirView, to także należy pamiętać o tutaj tych opcjach w menu widok. Mamy AirView Orbital Rendering. Warto sobie zaznaczyć może wszystkie te checkboxy, żebyśmy mieli też tutaj najlepszą jakość terenu i chmur i tak dalej. Pierwszym checkboxem możemy w ogóle wyłączyć warstwę chmur. Tak, czyli możemy mieć świat bez chmur. Mając włączone chmury, możemy włączyć i wyłączyć im cienie. Tego może tak tutaj jeszcze bardzo nie widać, ale to też zależy, jak pada tutaj światło i kąt, pod jakim kątem patrzymy na te chmury. Tu mamy opcję, żeby automatycznie tutaj atmosfera na horyzoncie była, tutaj te suwaczki automatycznie się dostosowywały. My możemy to sobie wyłączyć i ręcznie tutaj teraz sterować, jak ma tutaj wyglądać atmosfera. O, tu w zasadzie jesteśmy prawie że bez atmosfery. Ja sobie tutaj daję automat. Mamy też taką opcję jak Overlay Textures. Tutaj też nam to poprawia wygląd terenu. Nie jest taki cukierkowy. I mamy też włączenie, wyłączenie normal mappingu, czyli wyboje dla terenu. No teraz akurat oddalam się od terenu, więc może tego aż tak też nie widać teraz. I mamy też mapowanie wybojów dla chmur. Tu akurat mamy parę chmur i możemy to sobie zobaczyć. No i też kolejne suwaczki, tak, tu parę suwaczków też możemy sobie poprzesuwać, tak jak na przykład widoczność. W tej chwili tak mamy jakby dużo mniejszą, najmniejszą widoczność, latamy jakby troszkę we mgle. No to można powiedzieć, że jest jakieś bardziej atmosfera bardziej gęsta czy mniej widoczna i tutaj mamy jeszcze poziom pyłu w atmosferze. Możemy sobie podnieść poziom pyłu albo zminimalizować całkowicie. No i teraz ta planeta jest bardziej niebieska dzięki temu zapyleniu, można powiedzieć. No to widzimy teraz te cienie chmur, one będą bardziej widoczne w tej chwili, jak je wyłączymy. O, tych cieni nie ma. Tutaj fajnie widać teraz te cienie. No i mamy też ilość chmur, kolejny suwaczek, możemy sobie zwiększyć ilość chmur albo zmniejszyć. Także mamy tutaj jeszcze parę fajnych opcji do ustawienia. Tu jeszcze może wyłączę automat, zobaczmy ten density factor, aha, to jest gęstość tego efektu na horyzoncie. Dobrze, włączmy automat. No także tak się to prezentuje, jest już no, dużo lepiej. Mankament jest taki, że rzeczywiście no, czasy loadingu tych tekstur no, są przeolbrzymie, tak? Jeżeli one są w
bardzo wysokiej rozdzielczości, tak jak ja teraz sobie wrzuciłem te 16K, no to jednak trzeba długo czekać, zanim to się wszystko wczyta. Ja teraz przyspieszę czas, żebyśmy na przykład dotarli do Afryki i zobaczymy sobie później, tak tam przy Afryce będzie musiała się doczytać kolejna tekstura, bo domyślnie FlightGear działa tak, że on doczytuje tylko te tekstury, które są potrzebne, żeby je obecnie pokazać. No jak dolecimy do krawędzi danej tekstury, to będzie musiała się doczytać kolejna i to niestety też będziemy musieli odczekać, powiedzmy, te 40 sekund, czy nawet minutę, zależy jakie macie też komputery, aż te tekstury się doczytają. No i oczywiście też w zależności jak dużo macie RAMu, tak? Może to trwać wolniej lub krócej. No w tej chwili docieram do Afryki. Tu chyba mamy Wyspy Kanaryjskie. Jest Afryka. No i niedługo będzie musiała się doczytać nowa tekstura, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o lagi. Tak, tu już chyba widzę krawędź tekstury, która się, kolejna się jeszcze nie doczytała. Ja też lecę na przyspieszonym tempie, więc tak powoduje mi to właśnie te efekty graficzne. O, teraz dopiero się wczytuje kolejna tekstura. No i są lagi, niestety. No, teraz wraca symulacja z powrotem, więc no musieliśmy troszkę poczekać, aż ta kolejna tekstura się nam doczyta. Bo tam się jeszcze nie doczytała. Ok, znowu, o tak, i teraz się tutaj też doczytała, także no niestety taki jest minus ustawienia sobie bardzo dużych rozdzielczości dla tekstur tutaj ziemi. No i kolejna rzecz to właśnie pytanie, jak sobie dobrać te wielkości tekstur. Na przykład weźmy sobie tutaj na te chmury. No i tak, ogólnie jeżeli macie 16 GB RAMu, to myślę, że spokojnie możecie używać tych największych rozdzielczości tekstur, czyli 16K zarówno dla chmur, jak i dla tutaj terenu. Ja mam 32 giga RAMu, więc tutaj spokojnie też 16K mogę tekstur używać. No i na przykład w moim przypadku i przy używaniu Space Shuttle, który też jest dosyć zasobożerny, bo on sam FlightGear, będąc na Ziemi i będąc właśnie w kokpicie wahadłowca kosmicznego, to on już zabiera 7 GB RAMu, więc jest to całkiem zasobożerny pojazd we FlightGear. Ale w tej chwili moja konfiguracja, jeżeli chodzi o właśnie tekstury 16K, ale też w formacie DDS dla tekstur terenu, to tutaj moje testy wykazały, że na karcie graficznej ilość RAMu zajmowanego to jest maksymalnie około 9 GB, a jeżeli chodzi o pamięć RAM, to jest to no prawie 14 GB maksymalnie jest potrzebnych. No więc jak macie tak właśnie 16 GB RAM, to powinno wam to wystarczyć, żeby sobie ustawić te tekstury maksymalne i cieszyć się najlepszym tutaj efektem ziemi we FlightGear. No a jeżeli tego RAMu macie mniej, no to trzeba już kombinować i trzeba troszkę schodzić niżej. Tutaj na przykład dla porównania konfiguracja, gdzie możemy sobie zrobić takiego miksa, że użyjemy tekstury dla ziemi w 16K i też w formacie DDS, ale na przykład dla chmur możemy wziąć tekstury 8K. No i wtedy zobaczymy, że na przykład zużycie RAMu będzie dużo mniejsze, bo będzie tutaj w moich testach może 10 GB maksymalnie. No i za pamięć karty graficznej, zużycie pamięci karty graficznej to około tak 5 GB, więc no daje to już dużą różnicę i może też warto sobie taką kombinację porobić. No bo jednak nie musimy może mieć chmur w bardzo dużej rozdzielczości, może wystarczą nam chmury właśnie 8K, ale teksturę terenu może warto sobie właśnie dać wtedy 16K. No i całkiem możliwe, że już dla komputerów z pamięcią RAM 8 GB by to wystarczyło,
Ewentualnie mogły być większe też lagi, gdyby był wymagany też dysk twardy jako swap do wymiany danych z pamięcią podręczną. No a jeżeli to nie wystarcza, no to musimy na przykład użyć tylko tekstur wszystkich 8K, także dla terenu. Także jeżeli mamy 8 giga, możemy, myślę, też spokojnie użyć sobie tych tekstur 8K. Jeżeli mamy jeszcze mniej RAMu, może 4 giga, musielibyśmy zejść do tekstur 4K. Ewentualnie chmury sobie zrobić w 4K, a teren w 8K i tak dalej. No, można sobie różnie tutaj kombinować. Jeżeli ktoś ma jeszcze bardzo słabe komputery i te 2K jest za dużo, te domyślne, to można też sobie użyć tekstur, no, zdegradować teksturę do jeszcze mniejszej rozdzielczości, do 1000 pikseli. Także trzeba to już sobie, no, dostosować wedle własnego sprzętu i możliwości swojego komputera. I jeszcze jeżeli chodzi o lagi co do wczytywania się tekstur, to jak tutaj sobie wrócimy do tego artykułu, to tutaj możemy też zobaczyć, że możemy sobie włączyć pewną flagę. To jest property AirView i show force all. Możemy ustawić na true. No co mówi, że chcemy jakby forsować to, żeby wszystkie tekstury zostały wczytywane od razu do pamięci. No bo domyślnie FlightGear tylko wczytuje te tekstury ziemi i chmur, które są mu potrzebne do wyświetlenia, a nie wszystkie. Ale możemy mu sobie zażyczyć, wczytaj mi wszystkie. To spowoduje, że po prostu wszystko zostanie wczytane i na przykład przy rozdzielczości tekstur 16K, które sobie używam, to cała moja pamięć RAM 32 giga jest, no, wtedy używana i rzeczywiście te tekstury się tam doczytują. Niestety w moim przypadku nie spowodowało to jakiejś wielkiej poprawy, jeżeli chodzi o te lagi między przełączaniem się tekstur, bo i tak moja karta graficzna nie pomieści tych wszystkich tekstur i po prostu one muszą się przemieniać. Te tekstury muszą być załadowane do tej karty graficznej, a stare tekstury usunięte, co powoduje te lagi i tak, więc no, ewentualnie to może pomóc, jeżeli sobie ustawimy jednak mniejsze tekstury. Wtedy te lagi mogą być może w jakiś sposób też bardziej zniwelowane dzięki tej opcji. No ale też warto wiedzieć, że jest taka możliwość, że możemy sobie te wszystkie tekstury wczytać za jednym zamachem i tak one będą wczytane cały czas do pamięci RAM. No jak i karty graficznej, o ile też mamy wystarczającą ilość pamięci dla karty graficznej. Tutaj jeszcze z takich innych opcji, no, mamy też skrypt, dzięki któremu można sobie generować całe te tekstury. I tutaj też, co ciekawe, jak mamy sobie te tekstury dla różnych miesięcy, January, February i tak dalej, to tutaj też podano pewien skrypt, który ma zautomatyzować pobieranie, ustawianie tych tekstur, które właśnie dotyczą obecnego miesiąca. Także jest pobierany miesiąc z obecnej daty, tak? Tu jest właśnie pobieranie, tak, miesiąca, czyli będziemy latali, jakby ustawią nam się takie tekstury, jak w jakiego miesiąca dotyczy obecna data, więc tak, data rzeczywista. Więc można sobie taki skrypt zapuścić. Tutaj akurat ten skrypt jest skryptem, który nam się odpali na systemach Unixowych. Pod Windowsa musielibyśmy to sobie ewentualnie przepisać pod na przykład batch file. Ja jednak tutaj takich rzeczy już nie robię, mi to wystarcza, że sobie ustawię tą jedną teksturę. Nie muszę mieć aż tak zmieniającego się świata dynamicznie w zależności od miesiąca, ale jeżeli ktoś potrzebuje coś takiego, to też można to sobie ustawić. I jeszcze tutaj jako bonus możemy zobaczyć, jak wygląda tekstura księżyca, kiedy sobie podmienimy właśnie teksturę Ziemi na teksturę księżyca. Tutaj oczywiście tak naprawdę jakby, no, dalej krążymy wokół Ziemi, z tym, że same tekstury są podmienione na księżycowe, przez to wygląda to, jakbyśmy latali nad księżycem tutaj. No, jedynie skala, rozmiar tego księżyca jest oczywiście zbyt wielka w tej chwili, bo odpowiada wielkości Ziemi. No i też musiałem zniwelować efekt atmosfery i oczywiście wyłączyć chmury, bo tutaj nie ma atmosfery ani chmur, z tym, że ta atmosfera nie do końca została tutaj usunięta. Tak, wyłączyłem warstwę chmur, bo inaczej, no, mielibyśmy chmury nad księżycem. Taka ciekawostka. Tak, i tutaj trzeba właśnie też tymi suwaczkami tak operować, żeby
No, jak najlepiej zniwelować tą atmosferę. Widoczność maksymalnie, kurz, nie ma kurzu. I tu mamy pokrycie chmur minimalne. Atlantis, negative return. No, jako właśnie taki bonusik możemy sobie polatać nad Księżycem. Także to tyle będzie w tym Atlantis, odcinku. restauratio. Dzięki za oglądanie. Cześć wam.